Myślę, że podzielę się w rękawice przede wszystkim. Pierwszym moim takim zadaniem to było to, żeby drużyna grała przede wszystkim z zaangażowaniem, żeby chciała wygrać. Dzisiaj było to widać, że chcieli wygrać. To muszę chłopakom za ten mecz podziękować, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Jest pewien niedosyt, bo myślę, że stworzyliśmy więcej tych sytuacji groźnych. Wisła nam wiele, wiele nie robiła, jeżeli chodzi o ofensywę. Na pewno taką kluczową sytuacją był ten rzut karny. Niepotrzebny rzut karny, bo myślę, że tam mieliśmy asekurację od Iwana Marqueza, że nic by nam Wisła z tego nie zrobiła. Szkoda, jest tak jak dla mnie pewien niedosyt. Czy są jakieś pytania do trenera? Dobry wieczór, trenerze, gratulacje przede wszystkim, bardzo fajny mecz. Ja mam takie pytanie, może troszkę wybiegające w przyszłość. Zakładamy hipotetycznie, jakby tak klub wpadł na taki ryzykowny pomysł i mógłby trenerowi powalczyć o licencję warunkową, to czy trener byłby w stanie podjąć się takiego wyzwania nie tylko na jeden czy tam na trzy mecze, tylko w dłuższym okresie? Myślę, że z tym by nie było problemu, ale sprawa była postawiona jasno od samego początku. No to były różne spekulacje w mediach, że jakby było dobrze, to może tam dłużej. Od samego początku była postawiona sprawa jasno, że jestem tylko tymczasowym trenerem na ten okres, dopóki klub nie znajdzie trenera. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. Czy na dzisiaj trener już coś wie odnośnie tego, co w przyszłym tygodniu, czy trener pracuje z drużyną, czy pojawi się na wyszkoleniu? Nie. W tej chwili nie wiem nic. Jestem po meczu, a przed meczem zająłem się przede wszystkim przygotowaniem drużyny do meczu z Wisłą. Nie zaprzątałem sobie tym głowy kompletnie. Teraz jeszcze nie rozmawiałem ani z prezesami, znaczy ani z drużyną, tylko nawet powiedziałem drużynie, że nie wiemy jeszcze, co będzie w poniedziałek. Jak będzie taka potrzeba, żeby prowadzić, będę prowadził dalej. Jeśli nie, no to też dobrze. Ale rozumiem, że nie żegnam się ten szatni zostawił już dzisiaj. No nie, nie, nie. No, na razie nie. Na razie nie mam jakiegoś oficjalnego komunikatu, także na tą chwilę jestem trenerem. Panie trenerze, a co z Kubą Szyprowskim, bo dzisiaj zabrakło go w 18 meczowej? Kuba narzekał na przewodziciel już od dłuższego czasu i w trakcie środowego treningu ten uraz mu się pogłębił, było dużo ryzyko, że może wypaść na dłuższy okres czasu i nie chcieliśmy ryzykować. Dobrze, trenerze, jeszcze raz gratuluję, bo rzeczywiście mecz, który gdzieś tam pewnie się mógł kibicom podobać. Ja chciałem zapytać, czy musiał trener jakby docierać do głów pod względem motywacji drużyny, czy samo to, że jednak oni sobie zdawali sprawę, w którym miejscu są i jaki to jest rywal, to, że wczoraj przyszli kibice na trening, to już był wystarczający argument? Znaczy myślę, że... Dwa, jak trener oceni grę Iwana Jokicia, bo rzeczywiście wyciągnięty po dłuższej nieobecności, ale chyba podołał temu zadaniu. Znaczy to mi pomogło akurat, jeżeli chodzi o Iwana Jokicza, to mi pomogła praca w drugim zespole, bo jak wiecie, zagrał u mnie kilka meczy i w ostatnim czasie naprawdę się bardzo fajnie prezentował, w szczególności na meczu z Siarką Tarnobrzeg, z liderem trzeciej ligi, gdzie wygraliśmy. I pracował ciężko teraz przez ten okres czasu, jak ja tutaj byłem. Widziałem, że jest w dobrej dyspozycji, no i dlatego chciałem mu dać szansę, no chyba rzecz normalna. Też. W pewnym sensie mówię tu całym sztabem szkoleniowym. Pracowaliśmy nad tym. Dużo było rozmów i indywidualnych, i z zespołem. Gdzieś chcieliśmy wprowadzić jakiś tam nowy pomysł na grę. Wiadomo, że to jest bardzo, bardzo krótki okres czasu. Coś drgnęło, tak mi się wydaje. Jeśli ta drużyna to dalej przytrzyma, myślę, że będą grali w piłkę, bo tak jak powiedziałem tam jakoś na pierwszym spotkaniu, że tych chłopaków stać na dobrą i skuteczną grę. To ja zapytam jeszcze o bramkarza, o Marka Kozioła, bo zmiana bramkarza to zawsze jest odważna decyzja. No a to był bramkarz, który chyba tutaj przychodząc był raczej tak pod kątem właśnie gry w pierwszym składzie. Jak pan oceni jego dyspozycję dzisiaj, jego występ? Znaczy nie. Dzisiaj no, trzeba powiedzieć, że pozytywnie, bo tam miał takie dwie groźne sytuacje, które tam przeniósł nad bramką, obronił groźne uderzenie, przeniósł piłkę nad bramką. Myślę, że to jest dobry, solidny bramkarz, który może dać jeszcze wiele tej drużyny.
Ja mam jeszcze pytanie o Piotra Pierzchałę, jednak trzeba było mieć odwagę, żeby w takim momencie meczu posłać go na boisko. Dlaczego akurat postawił trener na Piotrka, a nie na przykład na Tsimopoulosa? Był nam potrzebny tam wyższy zawodnik, a tutaj wrócę znowu do tego, że znów mi pomógł drugi zespół, bo w dwóch czy trzech spotkaniach Piotrek zagrał mi jako defensywny pomocnik i grał całkiem nieźle. Jest ambitny, dużo trenuje, jest to chłopak, który cały czas się rozwija, także czemu nie? Pomógł mu do tego jeszcze ten wzrost, dlatego że tam był potrzebny taki wysoki zawodnik, który by te ataki Wisły rozbijał. Jakby pan został jeszcze na jeden tydzień tym szkoleniowcem pierwszej drużyny, no to nad czym pan najwięcej by skupił uwagi? Bo wydaje mi się, że chyba ta skuteczność cały czas... No to jak widzicie, macie dobre akurat spostrzeżenia, bo nad tym musimy pracować, nad szybszym wyjściem jeszcze z piłką do kontrataku i nad dokładniejszym wykończeniem akcji. Bo dzisiaj nam brakowało, no minimalnie, ale jednak tej precyzji brakowało. No cóż, tak od końca może zacznę. Szanujemy ten punkt, który zdobyliśmy, ponieważ zdobyliśmy go w trudnych warunkach. Zdając sobie sprawę z tego, że przy zmianie trenera zespół Korony będzie zmotywowany do tego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, a dodatkowo utrudnione zadanie mieliśmy z powodu otrzymania czerwonej kartki. Pomimo tego strzeliliśmy w takiej sytuacji bramkę i zabrakło nam troszeczkę konsekwencji w tym, żeby ten rezultat obronić. Ale tak jak wspominałem, to Korona dzisiaj była zdeterminowana i mój zespół temu się przeciwstawił. Zabrakło nam trochę klarownych sytuacji, ale to był efekt tego, że byliśmy w 10. Także szanuję punkt, bo na pewno to był dzisiaj ciężko wywalczony punkt. Tyle, dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Ja mam pytanie o okoliczności tej czerwonej kartki. Czy pan trener będzie miał pretensje do swoich zawodników? Była taka upływana sytuacja, że ta akcja miała miejsce po waszym rzucie rażnym. Zresztą w drugiej połowie była podobna sytuacja po rzucie wolnym, kiedy Korona też wyprowadziła groźne kontakty. Rzeczywiście, to był efekt naszego stałego fragmentu gry i naszego ustawienia, ale dla mnie oczywiście będziemy rozmawiali o tym meczu, tak jak o każdym i te elementy, które są poprawne, nad nimi będziemy pracowali, ale to, co było dla mnie dzisiaj kluczowe, to wykreowanie sytuacji i zamienienie ich na bramki. To nam się nie udało, ale tak jak mówiłem, to było związane z tym, że graliśmy przez większą część meczu w 10.